Siemanko kochani, z tej strony wasz komisarz Sef, który wita was na wyjątkowym odcinku mojego ziemniaczanego pola, ponieważ odcinek ten nie będzie prawie wcale poświęcony Gwiezdnym Wojnom. Nie, dzisiaj jako, że mamy końcówkę grudnia, jako, że już daty nam przekraczają 20 i dalej grudnia, no to standardowo muszę złożyć wam życzenia najserdeczniejsze z okazji Świąt Bożego Narodzenia, jak i również Nowego Roku. I jako, że nie oszukujmy się, jestem tragiczny, jeżeli chodzi o składanie życzeń, to powiem wam po prostu będę wam życzył tego, co sam sobie życzę. Po pierwsze, wysypiania się. Nieważne, czy pracujecie, czy jesteście, czy chodzicie do szkoły, czy studiujecie, czy cokolwiek innego, wysypianie się jest fajne i naprawdę chciałbym, żebyśmy my wszyscy mogli jak najbardziej się wysypiać. Po drugie, spokoju. Spokoju wszelkiego rodzaju, czy to w pracy, czy to w nauce, czy to w rodzinie, czy to wśród społeczności fanów Gwiezdnych Wojen. I wiem, prawdopodobnie to ostatnie jest najmniej prawdopodobne, ale jednak i tak tego życzę, no bo po prostu, żeby się uspokoić, czasami wychillować się, wyluzować, usiąść, odsapnąć. Szczególnie w świętach, kiedy, no na serio, ja wyznaję zasadę, że nie musi być wszystko idealnie, nie musi być idealnie 12 potraw, wszystko ma być równo, wszyscy mają być piękni, uśmiechnięci, bo nie o to chodzi. Dla mnie święta są, żeby spędzić czas z najbliższymi i żeby po prostu odpocząć. Dodatkowo również życzę wam wszelkiej pogodności, spokoju, radości, śniegu, jeżeli jedziecie gdzieś nie wiem, narty czy cokolwiek takiego, udanych prezentów pod choinką i tyle, i już. A z okazji Nowego Roku życzę wam, no, żeby ten rok 2018 był jeszcze bardziej udany niż od 2017, żeby był jak najbardziej szczęśliwy w waszym życiu prywatnym, zawodowym, jakimkolwiek innym. A tak więc kończę już tą moją bablaninę standardową, bo to są życzenia takie, wiecie, nie pisane na kartce, tylko przeze mnie mówione i tyle. A to są moje życzenia. Podsumowanie oczywiście roku Gwiezdnowojennego na kanale będzie. Będą jeszcze filmy w tym roku. Nie bójcie się, nie panikujcie. Na razie po prostu usiądźcie, cieszcie się świętami z najbliższymi i tyle. Z tej strony wasz komisarz Sef. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. I do zobaczenia już wkrótce. Na razie, cześć!